Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie czerwca. W czerwcu przeczytałam chyba 5 książek, jeżeli dobrze myślę, bo tutaj przy sobie mam tylko 3 książki papierowe, a 2 czytałam na Legimi w e-booku. Tak więc myślę, że od tych papierowych zacznę, a później przejdziemy sobie już do e-booków i jak zwykle tutaj gdzieś koło mnie będą wyświetlały się okładki. Pierwszą książką, którą w zasadzie kończyłam jaki był ostatni miesiąc w czerwcu, bo zaczęłam ją czytać w maju, była książka Sebastiana Nowaka, Powszednia historia. To jest debiut literacki tego pisarza, także to jest jego pierwsza książka. No i ona troszkę jest niedopracowana, to znaczy nawet nie wiem, do czego do końca się przyczepić, ponieważ kwestia tego, jak autor prowadził tę historię, jest też chyba kwestią gustu. Do mnie nie do końca trafiły żarty, humor i język tej książki, bo to jest taka książka, która opowiada historię trzech różnych osób, które są gdzieś tam ze sobą powiązane, natomiast to są trzy odrębne historie, one są przedstawione takimi migawkami z życia tych osób, tych bohaterów. To jest Krzysiek, Jana i ten ostatni bohater nazywał się, momencik, Krzysiek, Jana i Ludwik, tak więc to jest historia właśnie tej trójki bohaterów, którzy są gdzieś tam po 20, po studiach i są u progu takiego dorosłego życia, to znaczy zaczynają taką prawdziwą karierę zawodową. Jana, z tego co kojarzę, mieszka w ogóle w Holandii albo gdzieś poza granicami Polski, no i właśnie próbują sobie gdzieś to życie uporządkować. No takie, myślę, problemy, z którymi borykamy się również my, bo bohaterowie, ja w ogóle na tę książkę skusiłam się, kiedy zaproponowało mi ją wydawnictwo WAB, bo właśnie to też jest książka, którą czytałam we współpracy z wydawnictwem WAB. Skusiłam się na nią dlatego, że wydawało mi się, że bohaterowie, ponieważ są do mnie zbliżeni wiekowo, to będą mieć podobne problemy i będę się potrafiła gdzieś z tym utożsamić, ale właśnie ten sposób prowadzenia historii, to znaczy takie migawki z życia tej trójki, nie do końca mnie przekonały, w ogóle nie mogłam się zaangażować w ich życie, zupełnie jakby nie obchodziło mnie w trakcie czytania to, co się wydarzy później. No, myślę, że to jest właśnie kwestia tego, jak ta książka jest stworzona. Ja nie jestem też jakąś wielką fanką opowiadań, a tutaj właśnie ta książka jest napisana bardziej jak kilka różnych opowiadań zamiast tego jedna całość. Być może komuś się to spodoba, być może do kogoś trafi, a jeżeli chodzi o język tej książki, bo o nim wspomniałam na początku, że myślę, że to jest kwestia gustu, no to właśnie to jest taki bardzo milenialsowy, chciałoby się powiedzieć, język. Bardzo dużo jest takich slangowych wyrażeń, już nie do końca może takich, którymi ja się posługuję. Także koniec końców ta książka nie okazała się tym, czego oczekiwałam i no, myślę, że raczej nie będę sięgać po pozostałe książki tego autora. Nie chcę Wam odradzać, bo być może właśnie do Was ona trafi, być może jeżeli jesteście troszkę młodsi ode mnie, czyli macie te 24-25 gdzieś, myślę, lat, jesteście świeżutko po studiach, to może bardziej będziecie mogli utożsamić się z jej bohaterami. Druga książka, którą udało mi się przeczytać, to Kości, które nosisz w kieszeni, Łukasza Barysa, i to chyba też jest debiut z tego, co kojarzę, a jest to książka, która wygrała Paszport Polityki. I jeżeli chodzi o fakt, że jest to debiut, to byłam naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ językowo ta książka jest naprawdę świetna, w przeciwieństwie do poprzedniej. Tutaj naprawdę, no ten język jest taki bardzo delikatny, ponieważ tutaj narratorką jest nastoletnia, około chyba 12-letnia dziewczynka Urszula, ale jednocześnie w miejscach, w których musi być, też jest taki dosadny, nie brakuje w nim przekleństw, bo mamy tutaj historię właśnie tej nastoletniej Uli, która wychowuje się w niepełnej i też takiej bardzo ubogiej rodzinie. Wychowuje ją matka, mieszkają również razem z babką, babka jest chora na raka i tak naprawdę wszystkie pieniądze, mama jest kasjerką w Biedronce, więc też tych pieniędzy za dużo nie ma. Ale właśnie wszystkie pieniądze, które już są pochłaniane przez chemioterapię i leczenie babci. Tak więc Ula wychowuje się w takim naprawdę dość dużym ubóstwie. Ma jeszcze dwójkę rodzeństwa, z tego co pamiętam. Cała akcja rozgrywa się w Pabianicach, ale tak naprawdę myślę, że mogłaby rozgrywać się wszędzie. To, że to są akurat Pabianice, nie ma dla fabuły większego znaczenia. No i tak jak wspomniałam, jeżeli językowo tutaj wszystko gra, to ja miałam troszkę problem z fabułą, ponieważ nie bardzo widziałam punkt, do jakiego autor zmierza. To znaczy zabrakło mi takiego punktu kulminacyjnego, że aha, to jest ta najważniejsza część książki i teraz cała historia będzie się rozwiązywać. No właśnie tego nie było. Ta książka po prostu w pewnym momencie się kończy i jakby nie wiem, co autor chciał mi przekazać. Nie jestem do końca pewna, co z tej książki powinnam wynieść, jakie refleksje powinnam mieć, no ale tutaj zdecydowanie autora będę śledzić, bo mimo tego, że ma tam chyba 25 lat zaledwie, jakoś tak wiem, że na pewno jest młodszy ode mnie, jak sprawdzałam, no to już właśnie widzę tutaj bardzo, bardzo duży potencjał językowy. Zresztą nie tylko ja, bo jak widać, krytycy literaccy też zwrócili uwagę na tego pisarza. Także tutaj na pewno będę śledzić kolejne powieści, czy też kolejne książki, które Łukasz Barys będzie wydawał. No i trzecia książka, którą tutaj mam w formie papierowej, ale w zasadzie słuchałam jej w audiobooku, ponieważ było to moje powtórne poznawanie treści tej książki. Jest to ta druga, Teres Bowman. To jest jedna z moich ukochanych książek w ogóle. Na pewno moja ulubiona książka tej autorki, które do tej pory ukazały się w Polsce. Teraz też wyszła w Szwecji niedawno jej najnowsza książka, natomiast w Polsce, z tego co wiem, ona będzie w 2023 roku, także czekam z niecierpliwością. Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą, to ja bardzo, bardzo dużo o tej książce mówiłam w różnych moich filmach w 2020 roku, a na pewno też w takim podsumowaniu najlepszych książek 2020 roku, także myślę, że tutaj nie muszę się za bardzo rozwodzić. Po prostu postanowiłam sobie ją odsłuchać ponownie, bo pojawił się audiobook w
Legimi. Była to nowość, z tego co pamiętam. No i pomyślałam sobie, że to będzie taki przyjemny sposób na wrócenie do tej historii, bo też od dawna o tym myślałam. Jeżeli ktoś jeszcze tej książki nie zna, chociaż wątpię, bo kiedy ja ją czytałam, to ona w ogóle nie była popularna, natomiast teraz widzę, że już naprawdę sporo osób ją poleca. To jest to historia 26 czy 7-letniej kobiety, która studiuje literaturę, ale nie pochodzi z jakiejś bardzo bogatej rodziny i właśnie, żeby na te studia sobie oszczędzić i uzbierać, to pracuje w szpitalnej stołówce. No i tam właśnie poznaje pewnego lekarza, z którym nawiązuje romans. I to jest taka książka, która troszkę w pewnym sensie krytykuje feminizm, ale nie do końca, to znaczy ja tego tak nie odbieram, ponieważ to jest książka, która pokazuje, że różne wartości, którymi ludźmi się w życiu kierują, będą inne dla osób, które po prostu są dobrze sytuowane, urodziły się w innej sytuacji i są w innej sytuacji życiowej, a będą właśnie inne dla osoby, która no, musi jednak walczyć o swoje, musi gdzieś tam dorobić się różnych rzeczy. No akurat główna bohaterka wybiera drogę dorobienia się tego przez romans z bogatym mężczyzną. Czy jest to najlepsza droga? Nie mnie oceniać, ja nie będę oceniać tutaj jej wyborów. Oczywiście są to wybory, które obiektywnie mogą być oceniane źle, natomiast nie jesteśmy w jej skórze i myślę, że ta książka bardzo fajnie pokazuje, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Także ja tutaj jestem naprawdę daleka od krytykowania bohaterki za jej wybory, mimo tego, że oczywiście sama pewnie bym tak nie postąpiła. Ale to też jest właśnie taka historia o gdzieś tam wspinaniu się po takiej drabinie społecznej, to znaczy o tym, jak ta główna bohaterka, cały czas powtarzam bohaterka, ale ona nie ma imienia i to myślę, że też jest tutaj bardzo ważne dla tej historii. Ona bardzo, bardzo mocno próbuje przeskoczyć taką drabinkę społeczną, no bo ona urodziła się w takiej powiedzmy ubogiej, niewykształconej rodzinie i bardzo próbuje zmienić ten stan rzeczy, to znaczy właśnie przez to studiowanie literatury, czytanie poważnych książek, takich jak na przykład Dostojewski, czy Thomas Mann, czy inne tego typu książki. Właśnie w ten sposób próbuje gdzieś tam podnieść swoją wartość w swoich oczach, ale też w oczach innych i próbuje przebić się właśnie do tej wyższej klasy społecznej. Także to wszystko jest bardzo ciekawe. Naprawdę ja uważam, że teraz Bowman jest taką aktorką, która też świetnie obserwuje. Trochę jak Sally Rooney, gdzieś tam wydaje mi się, że te autorki się zbiegają, troszkę może po innych biegunach są, natomiast rzeczywiście piszą o podobnych rzeczach. Także jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tą pisarką, no to ja bardzo, bardzo gorąco polecam. To jest książka niewygodna, która na pewno nie spodoba się każdemu, ale myślę, że każdego zmusi do jakichś tam przemyśleń i będzie można coś po tej książce wynieść, niezależnie od tego, czy Wam się spodoba, czy nie. I ostatnie dwie książki, które udało mi się przeczytać w czerwcu, to właśnie były e-booki. I pierwsza z nich to książka Jenny Han, Tego lata stałam się piękna. Widziałam, że wyszedł serial na podstawie tej książki i bardzo, bardzo chciałam go obejrzeć, ale niestety jest na Amazon Prime, z tego co wiem, a no akurat tam konta nie mam. Mam już na Disney Plus, na Netflixie i na HBO, więc no kolejnego kupować raczej nie zamierzam w najbliższym czasie. No ale skusiłam się na tą książkę, ponieważ bardzo, bardzo dobrze wspominam trylogię Do wszystkich chłopców, zarówno książki, jak i filmy, także liczyłam na to, że i tutaj to będzie taka lekka i przyjemna książka. Tutaj poznajemy historię Belli i tak naprawdę poznajemy ją od takiej małej dziewczynki aż do takiej nastolatki. Belli, która każde wakacje spędza ze swoimi dwoma przyjaciółmi i rodzicami, ponieważ właśnie tutaj sytuacja jest taka, że rodzice tych dzieci, tych nastolatków się ze sobą przyjaźnią, no i w związku z tym dzieci również bardzo są ze sobą zaprzyjaźnione, znają się od dziecka i każde wakacje spędzają razem. Natomiast Belli wkracza tutaj w taki okres dojrzewania, zaczyna interesować się chłopcami, no i również właśnie swoimi przyjaciółmi, a szczególnie jednym z nich, Konradem, który wydaje się takim troszkę bad boyem, takim chłopakiem, który no, robi różne takie rzeczy nieprzemyślane do końca, który jest taki, wiecie, niegrzeczny. Natomiast później na końcu książki wychodzi to, dlaczego on taki jest. I ten plot twist naprawdę bardzo mi się spodobał, bo cała książka była taka troszkę miałka i nijaka, to znaczy no, na pewno dużo bardziej podobało mi się Do wszystkich chłopców. Tam dużo bardziej polubiłam bohaterów, dużo bardziej się z nimi zżyłam, związałam. Natomiast tutaj ci wszyscy bohaterowie wydali mi się tacy dosyć papierowi, płascy. Po prostu nie do końca w tą historię się zaangażowałam. Natomiast właśnie na koniec tej książki wyszedł jeden taki plot twist, który troszkę wpłynął pozytywnie na moją ocenę tej książki, ponieważ rzeczywiście tego się nie spodziewałam, a to była taka dosyć smutna rzecz. Nie będę tutaj mówić, no bo jest to jednak gdzieś tam pod koniec książki, ale myślę, że to wszystko nadaje tej książce takiej jakiejś głębi i ta książka już dzięki temu nie jest aż tak miałka i nijaka, jak wydawała mi się wcześniej. Koniec końców, wydaje mi się, że Tego lata stałam się piękna, oceniłam na chyba 3 gwiazdki na 5 na Goodreads. Takie lekkie czytadełko, nic wielkiego, ale jeżeli macie ochotę w te wakacje się odstresować, rozluźnić, no to pewnie się sprawdzi, chociaż bardziej dla nastolatek, bo no ja czasem lubię takie książki sobie przeczytać, ale akurat tej nie polecałabym dla osób starszych, tylko właśnie takich w wieku 13, 16, może coś w tym stylu, no ale to już sami musicie ocenić, czy chcecie po tę książkę sięgnąć, czy nie. I ostatnia książka przeczytana przeze mnie w czerwcu to bardzo, bardzo głośna premiera, która pojawiała się dosłownie wszędzie na Bookstagramie, na Booktubie. Jeżeli śledzicie te właśnie wszystkie takie książkowe, internetowe sfery, to na pewno o niej słyszeliście. A jest to książka Sezon Luster. Książka, która opowiada historię Sieli, dziewczyny, która no, doświadczyła pewnej traumy. Została wykorzystana seksualnie, nie będę tutaj się wdrażać w szczegóły w jaki sposób, bo to też wychodzi gdzieś tam później. Natomiast ta trauma nad nią wisi, ona nikomu o tym nie powiedziała, bo bała się, że nikt jej nie uwierzy, że będzie musiała przez to wszystko przechodzić, tłumaczyć się. Także naprawdę tutaj jest sporo trigger warningów, ponieważ Siela jest też osobą należącą do społeczeństwa
społeczności LGBTQ+. Tak więc naprawdę sporo jest tutaj trigger warningów związanych właśnie z przemocą seksualną, ale też z najróżniejszego rodzaju queerfobią, także no musicie też znowu sami ocenić, czy chcecie tę książkę czytać, czy jesteście w stanie ją czytać. Jest to dosyć ciężka książka, ale jednak jest to książka przeznaczona dla nastolatków, którzy być może borykają się z podobnymi problemami, którzy szukają drogi, jak sobie poradzić z różnymi rzeczami, które w ich życiu się wydarzyły. Tak więc to jest z całą pewnością bardzo, bardzo ważna opowieść młodzieżowa, bardzo ważny głos właśnie na rynku powieści młodzieżowych. Bardzo dobrze, że takie książki powstają, bo one naprawdę poruszają niesamowicie ważne i potrzebne zagadnienia, które naprawdę mogą komuś realnie pomóc. A jednocześnie ta książka jest taką piękną metaforą baśni o Królowej Śniegu, bo Ciela identyfikuje się właśnie z Królową Śniegu i tutaj mamy taką metaforę kawałka lodu, który gdzieś tam w jej serce się wbił i ją zamraża od środka, zamraża to jej serce od środka. Pamiętam też, że kiedy widziałam różne recenzje i opinie na temat tej książki, to ludzie mówili, że tutaj jest realizm magiczny. I przyznam szczerze, że mnie to troszkę zniechęciło, bo ja nie jestem fanką realizmu magicznego w powieściach młodzieżowych, ale według mnie tego realizmu magicznego tak naprawdę tam nie ma. To znaczy właśnie jest ta metafora Królowej Śniegu, ale ona jest raczej na zasadzie przedstawienia nam pewnego problemu w taki sposób. Nie jest to do końca realizm magiczny według mnie. A druga kwestia, do której ten realizm magiczny mógłby się odnosić, to fakt, że Ciela pracuje w takiej rodzinnej piekarni i ona ma taki dar przewidywania tego, jakie ciastko czy też jaki wypiek klienci chcą kupić. I zanim oni w ogóle cokolwiek powiedzą, to ona jest w stanie zaproponować im coś, co w 100% trafi w ich gusta. Tak więc jeżeli tak jak i mnie ten realizm magiczny gdzieś tam was odrzuca i powstrzymuje od tej książki, to zupełnie się tym nie przejmujcie, bo tego naprawdę wcale tam tak dużo nie ma. I myślę, że spokojnie, nawet jeżeli takiego motywu nie lubicie, możecie po tą książkę sięgać. Dla mnie 4 gwiazdki na 5 i na pewno jedna z ważniejszych powieści młodzieżowych, jakie czytałam w ostatnim czasie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki przeczytane przeze mnie w czerwcu. Koniecznie dajcie znać, czy czytaliście którąś z nich i co o nich myślicie. I też jakie były właśnie wasze książki przeczytane w zeszłym miesiącu. Co fajnego wam się trafiło, czy trafiliście na jakieś perełki albo jakieś totalne buble, które odradzacie. I jak zawsze bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!